Witajcie w Hogwarcie. Oto zaczynamy nowy rok szkolny końcówki XIX wieku. A, czekajcie, to założę stosowne dla czasów nakrycie głowy. Skoro już mam na sobie kaszkiet rektora, to zapraszam do tego uniwersum książek, filmów i gier dla dzieci realizujących brytyjską fantazję arystokratyczną, bo oto tutaj, niczym w złotych czasach angielskiej szlachty, mamy uprzywilejowaną grupę magów, do której życia nie ma wstępu pospólstwo Mugoli. Przez stulecia niewiele się zmienia. Magiczna elita ma swoich służących z krzatów, praktycznie niewolników, ale oczywiście dobrzy czarodzieje i czarownice są dobrymi panami, a status społeczny jest udziedziczony w znanych od dawna rodach. Czyż nie, profesor Weasley? Dyrektorze Black? What? Ale nie będziemy się tu zajmować tym, jaki obraz rzeczywistości sprzedaje dzieciom czarujący świat, bo dziedzictwo Hogwartu jest tak naprawdę grą dla nieco starszego odbiorcy. Nie brak tu wątpliwych wyborów moralnych, śmierci i okrucieństwa. Nie będziemy tu też zajmować się tym, że autorka książek najpierw stworzyła fantazję dającą poczucie bezpieczeństwa tym, którzy czują się odmienni, a potem okazała się bardziej ze Slytherinu niż Gryffindoru wobec niektórych swoich czytelników. Ale dość tego apelu na rozpoczęcie roku. Do łóżek i widzimy się rano na lekcjach, a ja w międzyczasie wyczaruję wam recenzję tym oto patykiem. Shall we begin? Well done. I'm starting school as a fifth year. Please begin. Age matters very little. We do look forward to growing together. I'm not giving you anything. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako czarodziej Tom Quazoso. Przetrwałem niegdyś czarodziejski system edukacji na PlayStation 5 i w tej recenzji opowiem wam o tym. Dziedzictwo Hogwartu wyszło też na Xbox Series XS oraz PC-ty z systemem Windows, a w przyszłości ma też pojawić się na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na wstępie pozwolę sobie zaznaczyć, że nie jestem Potterheadem, czyli fanem książek o Harrym Potterze. Czytałem je, ale stosunkowo niedawno. Oglądałem filmy, a nawet grałem w grę Lego na licencji Potterowej, ale jestem na tyle starym człowiekiem, że cykl pojawił się w księgarniach, kiedy miałem już dzieciństwo za sobą, więc wiem, o co chodzi, znam i nawet lubię, ale specjalnego sentymentu nie mam. Miejcie to na uwadze, oglądając materiał, szczególnie w następnym segmencie recenzji. No, to skoro już rzuciłem Lumos na tę sprawę, to jedziemy. Witam, szanowne grono uczniowskie, na pierwszej lekcji. Lekcji kocenia nowicjuszy. Tu dowiemy się, jak przetrwać pierwsze godziny dziedzictwa Hogwartu. Początki są klasyczne. Tworzymy postać, wybierając kilka jej cech, przy czym gra oferuje sporo fryzur i zaskakuje nieznaczną liczbą dostępnych twarzy. W takich soulsach możemy dość dowolnie kształtować mordę straceńca, a i tak za chwilę założymy na nią jakąś wariację wiadra z wyciętymi dziurami na oczy. Tu tymczasem postać będzie śmigać głównie w czapkach, uczestniczyć w wielu dialogach, a rzeźbienie oblicza jest ograniczone. Ale nie narzekam, przynajmniej tu nie straciłem zbyt wiele czasu w edytorze postaci przy majstrowaniu swojego czarodzieja. Tu zaczyna się opowieść. Nasz wyrośnięty już uczeń późno odkrył swoje magiczne skłonności, więc do Hogwartu trafi od razu na piąty rok, ale zanim do niego dotrze, otrzymamy nieco fabuły głównego wątku ze szczyptą rozgrywki. Oczywiście już tu widać, że protagonista będzie jakimś specjalnym wybrańcem, bo przecież nie możemy grać pośrednim czarodziejem. Wkrótce docieramy do szkoły magii, a na głowę bohatera lub bohaterki trafia tiara przydziału i chociaż na podstawie kilku pytań przydziela nas do jednego z domów, to ostatecznie możemy sobie wybrać, czy chcemy być puchonem, gryfonem, ślizgonem i tak dalej. Mnie wylosowali się krukoni i nie zmieniałem. A potem zaczyna się dramat. Jeśli znacie Pottera, to następne kilka godzin niczym was nie zaskoczy. Jeśli nie jesteście fanami, umrzecie z nudów. Skoro protagonista zaczyna naukę w Hogwarcie od piątego roku, to musi się przyłożyć, aby nadrobić zaległości, więc absolutnie każdy nauczyciel musi mu o tym powiedzieć, że musi się przyłożyć, aby nadrobić. Bo wiecie, jak się nie przyłoży, to nie nadrobi, a musi nadrobić, więc lepiej, aby się przyłożył. To nadrobi. Headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. You'll need to catch up with your classmates and not fall behind. In an effort to catch you up with your peers.
Pierwsze kilka godzin to łażenie po szkole od zadania do zadania i od lekcji do lekcji, co przy dezorientującej architekturze Hogwartu i kompletnie bezużytecznej mapie tegoż sprowadza się do biegania po linii magicznego GPS-u. Katowani jesteśmy przerywnikami przedstawiającymi znajomo wyglądające sceny lekcyjne, ale to w sumie nie dziwne, że przez 100 lat w szkole dla czarodziejów nic się nie zmieniło, bo oni też tkwią zatrzymani w czasie, niczym angielska arystokracja. Bieganie i filmiki przerywane są okrutnie prostymi minigierkami oraz nużącymi dialogami umiarkowanie charakterystycznych nauczycieli. Podejrzewam, że hardkorowi Potterheadzi mogą być wniebowzięci samym obcowaniem z realiami, ale ja musiałem uskuteczniać minigierkę walki ze snem, niczym mój bohater na lekcji historii magii. Fetched her on the wizard milling industry. Moim zdaniem coś tu poszło nie tak z planowaniem doświadczenia gracza i upchnięto zbyt wiele ekspozycji na start. Na szczęście, kiedy już przebrniemy przez ten przydługi wstęp, dziedzictwo Hogwartu okazuje się jednak zawierać jakąś rozgrywkę. Ale najpierw... Witajcie na lekcji ważenia fabuł. Dzisiaj bezspoilerowo zajmiemy się tym, jak uważona została opowieść dziedzictwa Hogwartu, a także odpowiemy sobie na pytanie... Co poeta miał na myśli, jeśli w ogóle myślał? Główny wątek dziedzictwa Hogwartu jest dość prosty. Nasz uczeń lub uczennica należy do rzadkiej odmiany osób widzących tajemniczą starożytną magię i musi przejść jakieś próby, aby dowiedzieć się, co to oznacza. Po piętach depczą mu źli, którzy opanowali też okolice Hogwartu, więc często będziemy się z nimi bić. Twórcy usilnie próbują unikać sugerowania, że to wojna rasowa, ale nie da się ukryć, że głównymi złymi są tu gobliny pod wodzą niejakiego Ranrocka oraz sprzymierzeni z nim czarnoksiężnicy, czyli ludzkie szumowiny. To, że w grze napotykamy kilka dobrych goblinów, czyli nie walczących o swoje prawa z realnie pogardzającymi nimi czarodziejami, niewiele zmienia. Swoją drogą, ta gra ma jeden z najwyraźniejszych dysonansów, jaki widziałem od dawna. Oto mamy ucznia piątej klasy, który w ciągu roku zabija więcej inteligentnych istot niż Grindelwald i Voldemort razem wzięci przez całą karierę. Powiecie, że pewno wcale nie zabija, a obezwładnia? To czemu po pokonaniu goblinów rzuca wypowiedziami w stylu ta krew jest na rękach Ranrocka? Your blood's on Ranrock's hands. Zabawne jest to spychanie winy za popełnione właśnie zabójstwa na przywódcę gobliniego buntu. Twórcy chyba czuli, że konwencja świata gryzie się z rozgrywką i wkładają bohaterowi takie słowa do ust, aby jakoś wybrnąć z dysonansu. Zdecydowanie ciekawsze od głównego nurtu fabuły są wplecione weń wątki poboczne. Głównie opowieść o ślizgonie, który chce zdjąć klątwę ze swojej siostry, jest niejasna etycznie i to chyba jedna z niewielu gier, które fajnie ukazują pokusę mrocznej strony mocy. Możemy zdecydować, czy sięgniemy po faktycznie potężne zaklęcia niewybaczalne, ale wszystko to ma dość ponury kontekst fabularny. Nie chcę mówić więcej, ale to najlepiej napisana część gry. A skoro już przy wyborach jesteśmy, w teorii jest ich tu wiele, ale nie mają one zbyt dużego znaczenia. W zadaniach pobocznych jest trochę jak w zadaniach pobocznych w Wiedźminie 3. Podjęta przez nas decyzja wpływa na samo zakończenie questu, ale tutaj te wybory są często wściekle czarno-białe, to znaczy wybieramy, czy bohater będzie miłym kolesiem, czy też dupkiem. Na główny wątek wpływ ma mniej decyzji niż ma palców u ręki pijany czarodziej Drwal, który pomylił się przy zaklinaniu samobieżnej siekiery. No i wybór domu na początku nie jest całkiem pozbawiony znaczenia, ale z tego co wiem, to jest głównie różnica jednej misji, jakichś smaczków i kosmetyki ubrań oraz akademika, więc jeśli marzy wam się czterokrotne przechodzenie dziedzictwa Hogwartu jako Gryfon, Puchon, Krukon i Ślizgon, to lepiej te marzenia porzućcie. Chyba, że lubicie tkwić ciągle w tych samych treściach, jakby ktoś rzucił na was Aresto Momentum. Za to pochwalić muszę kinową lokalizację gry. Polskich głosów nie otrzymaliśmy, ale teksty są przełożone całkiem trafnie i są spójne z polskim tłumaczeniem książek. Przez kilkadziesiąt godzin grania w grę pełną napisów zauważyłem dosłownie jedną literówkę, więc i korekta była dość czujna. No dobrze, ale jak się w to gra? Drodzy uczniowie, oto lekcja hodowli mechanik, na której dowiemy się, jakież to mechaniki wyhodowali twórcy na swoich grządkach i w donicach. Nie wiedzieliście, że tak się robi gry? Tak wygląda sałata kodu źródłowego dowolnego RPGa od Bethesdy w dniu premiery.
Kiedy już zostaniemy wypuszczeni z Hogwartu, gra z symulatora chodzenia, minigier i dialogów zmienia się w dość typowego akcyjniaka z otwartym światem i elementami RPG, pełnym miejsc do odwiedzenia, lochów i ruin do zbadania oraz tryliona znajdziek do zebrania. Ale otwarty świat to temat na inną lekcję. Rdzeń rozgrywki stanowi czarowanie oraz związane z tym zagadki i walka. Wraz z postępami fabuły uczymy się kolejnych czarów i wiele z nich ma dwojakie zastosowanie. Na przykład czar przyciągania zarówno przemieszcza obiekty podczas rozwiązywania łamigłówek, ale i wrogów podczas starć. I to zostało całkiem fajnie obmyślone. Niemniej z zagadkami jest ten problem, że pomysły się w nich powtarzają, więc dość szybko nauczymy się, jak reagować na zastane obiekty. Ten klocek trzeba postawić tutaj, ta kula musi się przetoczyć tam, a drewniane pudło oznacza, że gdzieś w pobliżu jest krawędź, na którą wspiąć się można, jeśli zrobimy sobie z tego obiektu podnóżek. Twórcy zdawali sobie z tego sprawę, więc zagadki szybko zaczynają opierać się na tym, iż potrzebne przedmioty są pochowane. I tu wjeżdża spamowanie czaru Revelio, który oznacza istotne obiekty w okolicy, a więc jest w zasadzie typowym trybem skupienia z innych gier. Na marginesie, po ograniu dziesiątek produktów z otwartymi światami mam coraz mniejszą tolerancję na takie rozwiązania. Jeżeli dany tytuł wymaga czegoś takiego, to oznacza, że został niezbyt dobrze zaprojektowany od strony wizualnej. Twórcy nie przemyśleli tego, jak odróżniać obiekty interaktywne od dekoracji otoczenia. W dziedzictwie Hogwartu jest to nagminne. Wchodzimy do jakiegoś domu i na pierwszy rzut oka losowe meble i kufer ze skarbem wyglądają tak samo. W graczu wytwarza się odruch rzucania Revelio, szczególnie, że gra w wielu pomieszczeniach automatycznie spowalnia ruch bohatera i podchodzenie do każdego obiektu, aby sprawdzić jego interaktywność, trwałoby wieczność. Tutaj jest to tym bardziej upierdliwe, bo nasz czarodziej za każdym razem wymawia zaklęcie, a jeśli trwa jakiś dialog, to może tym nawet przerwać własną wypowiedź. Muszę wam teraz powiedzieć bardzo ważną rzecz. Otóż Revelio! Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, bo to była istotna informacja. Strasznie dziwacznym pomysłem jest też to, że czar otwierania zamków nie otwiera ich automatycznie, a uruchamia typową minigierkę wytrychową, którą widzieliśmy już w 300 innych grach. W niektórych miejscach zamkniętych drzwi nie brakuje, więc szybko znienawidzicie ten ekran. No i jeszcze do tego, zamki mają różne poziomy, a wytrychowy czar Alohomora ulepszamy wykonując jedną z najnudniejszych misji typu zbierz 500 magicznych złomów, które można podnieść tylko nocą i są pochowane, jaką można sobie wyobrazić. Na szczęście większość magii została zrobiona bardzo fajnie. Mamy tu całe stado czarów popychających, przyciągających, lewitujących, podpalających, zamrażających, zatrzymujących w miejscu, przecinających itd. Przyjemnie zaskoczyła mnie walka, która na trailerach wyglądała niepokojąco statycznie, a w rzeczywistości jest całkiem dynamiczna i daje sporo możliwości. Mechanicznie to taki trochę strzelany slasher. Mamy bazowy czar zadający obrażenia, który możemy połączyć w czterostrzałowe combo, ale dookoła jest pełno zaklęć kontrolujących wrogów i zwiększających zadawane im rany. Możemy więc przeróżnie żonglować oponentami w powietrzu, łączyć różne zaklęcia obezwładniające, aby podtrzymać przeciwnika w stanie zawieszenia dla wydłużenia kombosa. Wygląda to dosłownie jak żonglowanie wrogami w powietrzu w jakimś Devil May Cry. Drani da się spychać w przepaście, niektórzy są wrażliwi na takie czy inne typy obrażeń, można też wykorzystywać obiekty otoczenia czy ładować specjalne ataki starożytnej magii, a na dalszym etapie gry dochodzi nakładany stan przekleństwa i, jeśli odpowiednio się to rozegra, da się zabijać całe grupy wrogów jednym zaklęciem. Nie mamy tu żadnej many, która by ograniczała rzucanie czarów, ale same czary mają cooldowny, więc dobrze jest używać różnych technik, aby maksymalizować zadawane obrażenia. Niektóre czary przeciwników można blokować i kontrować, przy innych trzeba stosować turlany unik, więc trzeba się cieszyć, że nasz uczeń najwyraźniej miał piątkę z WF-u. Albo trenował rolki w Soulsach. Są tu jeszcze bojowe rośliny w postaci kapusty gryzącej przeciwników oraz eliksiry leczące, wzmacniające ataki czy chroniące przed obrażeniami, więc cały ten system walki jest zaskakująco rozbudowany. Pewnym problemem jest tu jednak sterowanie, zarówno wybieranie celów, jak i czarów. Teoretycznie mamy tu przycisk wyświetlający celownik, ale to niezbyt ma sens podczas walki. Nasz czarodziej automatycznie namierza wroga najbliżej środka ekranu, ale możemy też zablokować widok na wybranym przeciwniku. Działa to w miarę sensownie, chociaż niejednokrotnie w bardziej grupowych starciach miotałem danym pociskiem w niewłaściwego niemilca. Wybieranie czarów jest bardziej problematyczne. To znaczy, wydaje mi się, że twórcy rozegrali to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, ile czarów musieli nam udostępnić, ale przez ponad 40 godzin grania nie doszedłem do chwili, w której używałbym tego całkiem intuicyjnie. Otóż czary przypisujemy do czterech slotów i rzucamy je przytrzymując spust, a potem naciskając jeden z czterech przycisków odpowiadających za wspomniane sloty. Na dalszym etapie gry możemy mieć nawet cztery zestawy takich slotów i między
między slotami przełączamy się, przytrzymując ten sam spust i wybierając kierunek na krzyżaku. W efekcie możemy mieć aż 16 czarów w zasięgu dwóch ruchów palca, co jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż jakieś kołowe menu powszechne jeszcze całkiem niedawno w grach. Rzecz w tym, że tych czarów jest jeszcze więcej. Mamy nawet ekran do szybkiej ich podmiany, który pauzuje rozgrywkę, ale to sprawia, że te czary nie mają stałych miejsc w slotach na całą grę. Ich konfigurację będziemy wiele razy zmieniać, więc ja przez całe 45 godzin spędzone z grą musiałem zerkać na podgląd czarów w prawym dolnym rogu ekranu, nierzadko przegapiając ostrzeżenie o nadchodzącym ataku wyświetlające się dookoła głowy mojego bohatera. Ale to taka klęska urodzaju trochę, bo sam system jest sensownie przemyślany. Niestety klęski urodzaju nie ma, jeśli chodzi o typy przeciwników. Pająki, czarnoksiężnicy, gobliny, nieumarli, trolle i właśnie wymieniłem większość tego, z czym walczymy. Oczywiście te grupy wrogów mają różne podtypy, na przykład goblin może być nożownikiem, dowódcą, kusznikiem i tak dalej, ale kiedy wchodzimy do piątych lochów z kolei i z zakamarków wyłażą na nas piąte pająki, to można poczuć znużenie. A dla ludzi z arachnofobią ta gra to czysty koszmar. Dla mnie zaś to obrzydliwa antypająkowa propaganda, bo należy do osób, które delikatnie wynoszą znalezione w domu pajęczaki na balkon. Aha, i nierzadko możemy też uniknąć walki, bo w dziedzictwie Hogwartu można się skradać przy pomocy czaru niewidzialności, który ukrywa nas przed wrogami, jeśli tylko nie są blisko i nie patrzą w naszą stronę. A kiedy zakradniemy się do drani od tyłu, to możemy ich dźgnąć ostrzem nadgarstkowym. To znaczy obrócić czarem w kamień. Wystarczy tylko założyć na głowę kaptur i mamy Assassin's Creed Hogwarts. Problem z tym skradaniem jest taki, że jest ono okrutnie przekokrzone. Tylko najtwardsi wrogowie są w stanie przetrwać petryfikację, a zakradnięcie się do większości przeciwników jest szalenie łatwe, bo ta niewidzialność działa aż za dobrze. No i zwierzęta obracane w kamień wyglądają komicznie. Ale nie samymi zagadkami i walką stoi dziedzictwo Hogwartu. Witajcie na lekcji gospodarstwa domowo-rolnego. Mam nadzieję, że odrobiliście pracę domową w symulatorze farmy. Dziedzictwo Hogwartu, obok otwartego świata, ma jeszcze cały segment mikrogospodarowania zasobami i przedmiotami. Otóż w pewnym momencie otrzymujemy specjalne pomieszczenia, które możemy sobie dowolnie obstawiać stołami do produkcji eliksirów, donicami na niektóre składniki tych eliksirów oraz bojowe warzywa, meblować zbieranymi obiektami dekoracyjnymi, a jeszcze później łapać torbą zwierzęta, aby uratować je przed kłusownikami i w specjalnych światach kieszeniowych te zwierzaki czesać, karmić, rozmnażać i pozyskiwać z nich jakieś pióra czy inną sierść, umożliwiającą ulepszanie wyposażenia. A to wyposażenie to niekończący się strumień szat, czapek, okularów, szalików itd. Każdy przedmiot ma poziom, modyfikatory obrony i ataku, specjalne właściwości wzmacniające ochronę przed jakimś typem ataku albo moc konkretnego czaru. Badziewie wysypuje się kontenerami z wszelkich skrzyni worków, a gracz musi ciągle porównywać statystyki, wymieniać ciuszki i sprzedawać stare, bo inaczej zapchają mu się kieszenie, które na szczęście można powiększać. Dobrze, że chociaż twórcy pozwalają zmieniać wygląd zakładanego wyposażenia na dowolny inny, bo inaczej mój czarodziej wyglądałby, dla statystyk, jak kompletny idiota przez większość czasu. I tak dość komiczne jest to, że wszyscy uczniowie Hogwartu chodzą grzecznie w szkolnych szatach, a mój modowy bohater, bez przerwy zmieniający odzienie dla statystyk, jest w ciągłym trybie obczajcie moje sukna i płaczcie, szlamy. Na normalnym poziomie trudności zabawa ze zwierzętami jest mocno opcjonalna, ale szanuję, że zostało to jakoś wplecione w mechaniki, a fani uniwersum mogą sobie ulepszyć ciuszki, a przy okazji rozmnożyć testrala albo poszczotkować niuchacza. Nie chcę myśleć, co w slangu czarodziejów mogłoby oznaczać szczotkowanie niuchacza. Co prawda jestem już zmęczony grami, w których czuję się jakbym grał w mieszankę arkusza kalkulacyjnego i wizyty w szmateksie, ale rozumiem, że niektórym może się to podobać. Dla mnie całe to zbieractwo ciuchów i ich sprzedawanie było głównie kosztem, który musiałem zapłacić za granie w dziedzictwo Hogwartu. No dobrze, a jak jest z eksploracją? Dalej, nerdy! Na świeże powietrze, bo od tych ksiąg to tylko garba dostaniecie, oczy popsujecie. W zdrowym ciele zdrowy duch. A popatrzcie na profesora historii. In today's lesson we will cover a truly thrilling event. Tak wygląda duch, co za życia odrzucał ruch.
Otwarty świat dziedzictwa Hogwartu jest spory i obsypany znacznikami gęściej niż kontrowersyjna pizza ananasem. To jest drugi moment, w którym do głowy przychodzi mi fraza Assassin's Creed Hogwarts. Początkowo dotarcie gdziekolwiek zajmuje wieczność, bo nasz bohater jest dość powolny z buta i ratują nas jedynie wszechobecne punkty szybkiej podróży, ale niedługo później otrzymujemy miotłę, której sterowanie jest dość proste i niezbyt zabawne, ale przynajmniej można się nią szybko przemieszczać. I zajęć na tej mapie jest od groma. Zagadki Merlina, których wykonywanie pozwala powiększyć ekwipunek, są dosłownie wszędzie. Czasem musimy rozwalić jakieś obiekty, innym razem doturlać kulę do dołka i chociaż wariacji jest sporo, to bardzo szybko formy łamigłówek zaczynają się powtarzać. Nie brakuje też obozów goblinów oraz kłusowników do oczyszczenia, źródeł mocy do zebrania, zwierząt do pochwycenia magiczną torbą, jaskini podziemi do spenetrowania, potężnych wrogów zwanych nikczemnymi do pokonania, o setkach walających się wszędzie skrzyń i worów ze złotem, nie mówiąc. Tak w ogóle to nasz czarodziej cechuje się podobną nonszalancją do Geralta, jeśli chodzi o okradanie chałup. Po prostu wbija ludziom na kwaterę, wypija piwo, zjada jedzenie i plądruje kufry, a potem wychodzi bez słowa i mieszkańcy są zbyt zszokowani bezczelnością, aby zareagować. Jeśli ktoś lubi czyszczenie map ze znaczników, jest tu co robić. Jeśli nie, można większość tego zignorować, aczkolwiek niektóre misje fabularne mają wymagania co do poziomu postaci. Przez większość gry się od tego nie odbijałem, bo podczas przechodzenia trochę czyściłem mapę, ale na sam koniec, aby zobaczyć absolutnie ostateczne zakończenie, musiałem wbić dodatkowe 2 poziomy po ukończeniu fabuły. I tak można bez tego zobaczyć cały główny wątek opowieści, poza dość krótkim przerywnikiem, który nie wnosi do historii niczego znaczącego. Niemniej bez tego nie zobaczycie napisów końcowych, a jeśli chcecie je zobaczyć, czyszczenia sporej części mapy nie unikniecie. Na szczęście w to zamiatanie znaczników wliczają się też zadania poboczne wyposażone w fabułę. I jest tu kilka perełek, chociażby quest, w którym kupujemy sklep w Hogsmeade, ale zastosowanie ma tu prawo opadającej gradacji jakości, które sam przed chwilą wymyśliłem, czyli im dalej od Hogwartu, tym zadania poboczne są bardziej miałkimi fabularnie zleceniami kurierskimi w stylu przynieś, podaj, pozamiataj. Na brak zajęć nie da się tu narzekać. Ja grając na normalu, ukończyłem fabułę, wykonałem większość zadań pobocznych, chociaż kilku chyba nie znalazłem, i dość selektywnie oczyściłem mapę, ale nie spędziłem zbyt wiele czasu na meblowaniu swojego pokoju czy czesaniu zwierząt, a i tak rzecz zajęła mi niecałe 40 godzin według cyferki przy sejwie, czy raczej około 45 godzin patrząc na nagraną rozgrywkę. A zostało jeszcze sporo do zrobienia, chociaż już głównie dość nudne znajdźki. A jak to wszystko działa? Na tej lekcji zajmiemy się sprawami technicznymi i artystycznymi. Najpierw zobaczymy, w jakich miejscach twórcy zapomnieli rzucić zaklęcie Reparo. Grałem na PlayStation 5 i głównie w trybie wydajności, który na tej konsoli w miarę solidnie trzyma się 60 klatek na sekundę, chociaż okazjonalne przycięcia się zdarzały. Gra ma na konsolach aktualnej generacji absurdalną liczbę trybów graficznych. Mamy jeszcze 30-klatkowe tryby jakości i jakości ze śledzeniem promieni oraz 2 kolejne dla ekranów 120 Hz, które wyglądają jak rozmyte błoto, ale oferują sporo więcej klatek. Wybrany przeze mnie 60-klatkowy tryb wydajności używa co prawda dziwnego wygładzania obrazu, które sprawia, że tekstury wyglądają jakby były malowane, ale kompromis jakości obrazu na rzecz płynności był dla mnie akceptowalny. Niemniej słyszałem, że na PC-cie gra ma większe problemy optymalizacyjne, a i na Xboxach nie wygląda to tak dobrze jak na PS5, ale to już musicie potwierdzić u innych źródeł. Zaskakująco upierdliwe są tu za to menu, z których korzystamy naprawdę sporo. Grzebiemy tu w ekwipunku, odbieramy nagrody za wykonywanie wyzwań, sprawdzamy dostępne misje czy mapę i to wszystko trwa, bo mamy tu różne zaciemnienia, animacje przewodnika po Hogwarcie w tle i tak dalej. Niby każda z tych rzeczy trwa może sekundę czy dwie, ale podczas tych 45 godzin grania te wszystkie sekundy sumują się tak, że zaczyna być to odczuwalne. Być może schowali za tymi animacjami jakieś ekrany mikrowczytywania danych, nie wiem, niemniej rzecz bywa upierdliwa. Generalnie tego typu menu w wielu grach działają wolno, ale tu są naprawdę często używane. No i bugi. Trochę ich tu jest, ale jak na pierwszy tak duży projekt Avalanche Software, nie jest źle. Na marginesie to inne studio niż Avalanche Studios, odpowiedzialne m.in. za serię Just Cause. Grę o Hogwarcie zrobiło Avalanche, które w ostatnich latach zajmowało się na przykład 3 odsłonami Disney Infinity. Błędy, które napotkałem, były raczej z tych nieistotnych. A to zaszaleją jakieś obiekty fizyczne, a to deski z rozwalonego rusztowania zrobią się olbrzymie, a to jakiś NPC stanie w bazowej pozie A. Tylko raz zdarzyło mi się wepchnąć potrzebny do rozwiązania zagadki piedestał w ścianę poza mapę i
musiałem wczytać ostatni autozapis. A strona audiowizualna i przywiązanie do detali zasługują jedynie na pochwały. Gra jest rozwinięciem licencji filmowej, więc wszystko wygląda tu jak w filmach o Harrym Potterze. Na korytarzach Hogwartu napotkamy liczne sceny interakcji uczniów z Poltergeistem i Rytkiem oraz między sobą. Postacie na obrazach poruszają się, a w lasach i na równinach nie brakuje fantastycznych zwierząt. Animacje rzucania czarów są dynamiczne, a ich efekty satysfakcjonująco potężne. Od magicznie lewitujących obiektów do miotanych zaklęciami przeciwników. Udźwiękowienie też jest solidne. Tylko oprawa muzyczna, nawiązująca do filmowej, nie ma na siebie pomysłu i chociaż trzyma klimat, to nie wpada w ucho żadną wyrazistszą melodią. Co teraz? Teraz zrobimy sobie kartkóweczkę. I oto całe dziedzictwo Hogwartu. Ogromna przygoda z otwartym światem w uniwersum czarownic i czarodziejów. Gra ma zaskakująco fajny model walki, sporo niezłych zagadek korzystających z dostępnych czarów, ale i pewne problemy z przeciągniętym otwarciem rozgrywki, nikczemną różnorodnością przeciwników i mocno nierówną jakością scenariusza. Piękne odwzorowanie Hogwartu i olbrzymia dawka treści oraz interakcji z różnymi aspektami świata cieszy, ale i przytłacza mnogość powtarzalnych aktywności i zbieractwa. Dla Potterheadów cudo. Dla reszty do rozważenia, bo pomimo pewnych słabości to naprawdę niezła gra. Cóż, udanego żonglowania goblinami. Game on! A tak wygląda uczeń, który chciał sobie wkasać szatę zaklęciem i pomylił inkantację. Ja bym tak nie stał, tylko poszedł do szpitala. No i nie przerywajcie skrzatce ze sklepu posiłku, bo może pożreć waszą duszę.